To, co ostatnio dzieje się w polskim internecie, jest naprawdę niepojęte. Drama za dramą, co chwilę jakieś nowe dowody na czyjś temat. Łeb od tego pęka, więc zacznijmy na spokojnie od samego początku. Przed obejrzeniem materiału zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę oraz suba z dzwonem. Lecimy z grubej rury. Zaczniemy sobie od grubej ryby tego odcinka, czyli Gargamel Vlog. Wczoraj na TikToka wypłynęło pewne nagranie, mianowicie Laura. Jest to osoba, która była dziewczyną Gargamela 3 lata temu. I opowiedziała o tym, jak wyglądał jej związek właśnie z Jakubem Huptysiem. No, kurwa, bardzo toksyczne były te relacje. Przykładowo robił to. Działaj se, kurwa. Tam sram, przebij se, tu zrób se kolczyki, tam zrób kolczyki. Zrób się takim Frankensteinem, jak te wszystkie kurwa typiary, co ich nikt nie kocha w życiu. A się przynajmniej ładnie pokazują na Instagramie. Lajka dostaną. Jakiegoś kurwa frajera, co szuka se dupy do poru. Nie, tylko robiłaś tak, kurwa. Możesz mnie tak szarpać? Tak robiłaś. Możesz? Laura w swoim TikToku opublikowała twarde dowody na to, że faktycznie Gargamel się nad nią znęcał psychicznie, fizycznie, poniżał, wyzywał i traktował dosłownie jak szm... Mam już dość siedzenia cicho i mam dość tego, że inne ofiary takich osób również siedzą cicho ze strachu przed konsekwencjami. W 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań przez znanego wam wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat, jak zaczęliśmy się spotykać. I nagrywam ten filmik 2 lata po tym, jak zerwałam z Kubą, ponieważ zauważyłam, że ostatnimi czasy w internecie zrobiło się bardzo głośno o innej sprawie, wykorzystywania osoby nieletniej przez osobę wpływową i nie chcę dawać cichego przyzwolenia na to, żeby takie osoby dalej miały jakiekolwiek wpływy w internecie i były przykładem dla innych młodych osób. Wparował do mojego mieszkania, zaczął mnie wyzywać, szarpać mnie i tutaj wstawiam filmiki z tamtego incydentu. Ale jaki miał wpływ na to, że... Co ty zrobiłeś? Dlaczego na mnie plujesz? Ty na przy mnie? Ani razu. I spróbuj! Nie dotykaj mnie w ten sposób! Żeby utwierdzić was w przekonaniu, iż to, co zrobił Gargamel, rzeczywiście miało miejsce, to po tym, jak TikTok Laury poszedł w ogromny viral, Gargamel postanowił opublikować długie przeprosiny na swoim fanpage'u na Facebooku, w którym wszystko tłumaczy i oczywiście przeprasza byłą dziewczynę za to, jaką krzywdę jej wyrządził przez ten czas, kiedy byli razem ze sobą w związku. No szkoda, kurwa, że dopiero po 3 latach przeprosił ją za to wszystko, czego on się dopuścił, by kurwa nie mógł tego zrobić wcześniej, tylko dopiero wtedy, jak ona zaczęła coś odważnie mówić na ten temat, on postanowił się do tego odnieść. Odbiegając na chwilę od tematu jego byłej dziewczyny, no to Gargamel już wcześniej miewał swoje odklejki, chociażby wtedy, kiedy mówił, że Rock wspiera homofobiczne poglądy J.K. Rowling, recenzując grę Hogwarts Legacy i za to go jeszcze wyzywał. Jakim to trzeba być cynikiem? Bo ja ci pisałem, kurwa, ja ci pisałem, że mnie najbardziej wkurwia to, że dziady jebane kochają, kurwa, kapitalizm. Uwielbiają konsumpcję. A jak tylko przychodzi do przyznania takiego podstawowego założenia tego konsumpcjonizmu i kapitalizmu, że swoim portfelem wspierasz osoby, które produkują te rzeczy, to oni mówią, nie, wcale tak nie jest. Mnie to tak... Nie wspominając już o tym, że przypierdolił się kiedyś do reżysera życia o to, że polubił jakiś mem z czarnym humorem na wykopie, to też było dosyć słabe. Wiecie, śmieszą mnie też niektórzy twórcy, youtuberzy, którzy kiedyś zostali skrytykowani przez Gargamela i teraz, kiedy wyszło na jaw, że Gargamel też coś odpierdalał, to oni nagle próbują się wybielić i myślą, że oni nic złego nie zrobili, chociażby kurwa Karolek, który jedzie Gargamela pod jego postem na Facebooku. Oj drogi Karolku, to, że Gargamel coś odjebał, nie znaczy, że ty jesteś czysty jak łza. Dobrze pamiętamy, jak rzygałeś do miski. Ja jestem tolerancyjny jak mogę, ale... Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny jak mogę. Jesteś dalej takim samym klaunem, jakim byłeś kiedyś. Do internetu wypływa coraz więcej nowych dowodów na różnych twórców i tym razem oberwało się Lacarnumowi. Przeglądając sobie Twittera, przepraszam kurwa, X, natrafiłem się na wątek Lacarnuma i były tam przedstawione m.in. screeny, jak pisał z osobami, które są poniżej 18 roku życia. O co z tym dokładnie chodzi? Do internetu wyciekły screeny, na których Lacarnum, wówczas będąc osobą dorosłą, pisał z 16-letnią dziewczyną w dosyć sprośny, niesmaczny sposób. Lacarnum na swoim koncie na Twitterze przyznał się do wszystkiego, przeprosił, czyli
potwierdził to, że rzeczywiście ten screen nie jest fejkiem. Takie korespondencje jego z osobą 16-letnią miały miejsce, ale moim zdaniem tutaj ludzie troszeczkę przesadzają. Okej, było to niesmaczne, było to nie na miejscu, to fakt. Nie powinno się w ten sposób pisać, będąc osobą dorosłą, z osobą, która jest poniżej 18 lat. Ale właśnie, ta osoba, ta dziewczyna miała 16 lat, a nie na przykład 14, 10, nie wiem, kurwa, 8. Na Twitterze natknąłem się również na temat DJ-a Palasajda. Ludzie powysyłali tam różne urywki jego filmów, szoty z live'ów oraz screenów, na których DJ Paukerson w dosyć sprośny sposób się zachowywał. Pojawiało się tam dużo cycków, dużo tematów właśnie widać było, że DJ Paukerson to taki typowy stulejarz i ludzie uważają, że jest on też zamieszany w tą całą sprawę, chociażby ze Stew, teraz Lakarnum, jeszcze w to podobno jest zamieszany Blowek, Boxdel i wielu innych twórców. Także naprawdę w internecie dzieje się na ten moment bardzo dużo. Ale moi drodzy, nie zapominajmy o tym, że mamy naszego wspaniałego władcę internetu, człowieka najmądrzejszego w Polsce, czyli Wardęgę, który w sytuacji, gdy Stew jest posądzany o bycie P-wordem, każe ludziom łączyć kropki, samemu do tego dochodząc, nie mówiąc wprost, kryjąc to wszystko, albo wiedzieć o tym, że to robił i nie mówić o tym publicznie, nic z tym nie robić. Wspieranie patologii, jaką jest fagata, albo kiedy jedna zawodniczka jest duszona w wodzie przez drugą, to Wardęga śmieje się, nic sobie z tego nie robi i cieszy mordę. Ej, ona ją dusi! Ej, ej! Tak, to jest wasz właśnie największy idol. Moim zdaniem Wardęga naprawdę zaliczył mocny moralny upadek i widać to właśnie chociażby po ostatnim filmie Goatsów albo jego zachowaniu na Fame. Generalnie Wardęga, który kreował się na takiego boga internetu, człowieka obeznanego i który nic nie robi złego, sam teraz zachowuje się gorzej niż osoby, które krytykował. Na przykład krytykując Versov za kradzież loga. No kradzież loga przy jego obecnym zachowaniu w filmie Goats to jest po prostu nic. Dzięki za oglądanie. Co sądzicie o tych wszystkich dramach, tych całych aferkach, które teraz się dzieją w internecie? Dajcie znać w komentarzu koniecznie. Mi już łeb pęka od tego wszystkiego, od tego natłoku informacji. Muszę sobie odpocząć, wypić jakąś kawusię albo herbatkę, więc trzymajcie się, no życzę wam miłego wieczorku, dobrej. Do kolejnego filmu.